Kochani, raz jeszcze jest mi ogromnie miło powitać Was serdecznie i patrzeć na Wasze uśmiechy. Kochani, zauważyłem, że kiedy brat Janusz czytał tekst przewodni, tekst, który pochodzi z Psalmu 23, to czynił to niemal na pamięć. A to pewnie dlatego, że jest to taki tekst, który każdy z nas chyba zna na pamięć. Chyba były to pierwsze słowa Biblii, jakie dane mi było nauczyć się na pamięć. I to nie dlatego, że siedziałem specjalnie i uczyłem się psalmu 23, ale po prostu tyle razy był on gdzieś cytowany przy różnych okazjach, że gdzieś wszedł w głowę i zapadł nam w tą pamięć głęboką. Zgodzicie się, że jest to psalm szczególny? Piękny psalm Dawidowy. Psalm optymistyczny, który mówi o tym, że Pan jest moim pasterzem. Pan Bóg Stworzyciel jest moim pasterzem. Można powiedzieć, że w całej Biblii pewnie nie znajdziemy bardziej umiłowanego, czy Takiego optymistycznego psalmu, bardziej optymistycznego rozdziału. Na pewno ten psalm spowodował, że wiele ludzi jakoś bardziej optymistycznie zaczęło patrzeć na świat. Ale chciałbym wskazać coś, zawsze mnie to fascynuje, kochani, w Piśmie Świętym, żeby w tym psalmie nie przeoczyć niczego i spojrzeć na niego z jakiejś takiej troszeczkę innej perspektywy. A bardzo, pomogł mi w tym, bardzo pomogła mi w tym postać pewnego wybitnego, naprawdę wybitnego filozofa żyjącego w XX wieku. On umarł w 1965 roku w Jerozolimie. Mówię o Martinie Buberze. Człowiek szczególny, który urodził się w Wiedniu, a otrzymał niemalże polskie wychowanie, bo wychowywał się w Lwowie. U swojego dziadka, bardzo pobożnego Żyda. I skończył polskie gimnazjum. Jak wyczytałem, w domu u niego posługiwano się językiem niemieckim, midisz i polskim, a sam Martin Buber znał podobno 14 języków, jeżeli wierzyć biografom. Martin Buber. Właściwie z tego go znamy. W swoich dziełach spostrzegł bardzo piękną różnicę. Różnicę między ja i to, a stosunkiem ja ty. Zgodzicie się, że w życiu posługujemy się właśnie takimi pojęciami: albo do czegoś mamy stosunek ja ty, albo mamy stosunek ja to. Co więcej, nie tylko przedmioty w ten sposób traktujemy, ale ludzi też możemy traktować nie jako ty, ale jako to, odnosząc to w kategoriach użyteczności, jaką dla nas stanowią. Czy też my czasami potrafimy być przedmiotem dla kogoś? Jesteśmy świadomi tego, że w życiu posługujemy się właśnie takimi dwoma kategoriami? Ja ty, ja to. Spróbujmy odczytać Psalm 23, gdzie psalmista mówi o Bogu jako on, a gdzie mówi o nim jako ty. Sam zresztą Martin Buber, to jest pewna ciekawostka, ale zdefiniował kiedyś religię. W ten sposób mówi, że religia jest doświadczeniem Boga, a teologię zdefiniował jako mówienie o Bogu. I stwierdził zasadniczą, ale dyskretną różnicę między tym. Mówi, różnica między teologią a religią polega na tym, jest to taka różnica, jakby porównać zjedzenie obiadu, a czytanie menu. Wybierzcie sobie sami, co przyjemniej robić. Kiedy więc, psalm ten 23 jest psalmem religijnym, a kiedy jest psalmem teologicznym? Kiedy psalmista Dawid mówi o Bogu jako o, można powiedzieć, onym, jako on, a kiedy mówi o nim w bezpośredniej relacji jako tym? Posłuchajmy, bo to on pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, bo to on prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. To on orzeźwia moją duszę, to on wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na imię swoje. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kochani, tak jest już z nami, że kiedy wszystko nam się dobrze układa, kiedy jest nam po prostu tak fajnie, kiedy możemy leżeć sobie na tych zielonych łąkach, pastwiskach, patrzeć w otwarte niebo, to gotowi jesteśmy wierzyć w Boga. Wierzyć w Boga wtedy jest przyjemnie, łatwo, nie kosztuje to wiele. Ale kiedy tylko przydarzy się coś złego i kiedy tylko jakieś tąpnięcie nastąpi w naszym życiu, kiedy nam się grunt chociażby troszeczkę popsunie, wówczas jest na odwrót. Wówczas zapominamy i krzyczymy, gdzie jest Bóg, dlaczego tak się stało. Ach, jakże niecierpliwi jesteśmy wtedy. Kiedy wszystko nam się udaje, kiedy jesteśmy na tych zielonych pastwiskach, Bóg jest dla nas abstrakcją. Jest tym kimś, jest tym onym, odległym stwórcą, który gdzieś tam porusza niteczkami świata i utrzymuje to wszystko w jakimś porządku. Wierzymy w Boga mniej więcej tak samo, jak wierzymy w istnienie Antarktydy, bieguna południowego, prawa Pitagorasa. Ale kiedy sprawy zaczną źle iść w naszym życiu, kiedy coś się zacznie komplikować, kiedy nagle zaczynamy wchodzić w tą dolinę cienia śmierci, wtedy Bóg staje się dla nas kimś rzeczywistym. Wtedy Dawid mówi o nim: "Ty". Nie jest to ktoś abstrakcyjny, ale on staje się dla nas. Nigdybyśmy nie przetrwali takiego czasu, gdyby nie ty. Zgodzicie się ze mną, drodzy, że żyjemy dzisiaj w czasie, kiedy następuje, kiedy jest obserwowany kiedy widzimy to właściwie na co dzień, taki kult młodości. Cenimy sobie młodość, prawda? Bardzo lubię patrzeć na młodych ludzi. Zazdroszczę często mojemu synowi, który kończy teraz 20 lat. Jest wysoki, młody, piękne ciało. Może wszystko jeść. Wydaje mu się, że cały świat jest przed nim otworem wszystko jest przed nim. Lubimy młodość, cenimy. Starsi często lubią patrzeć na młodych ludzi, jak ci ze wszystkim sobie potrafią radzić jak radzą sobie z komputerem. Nam już to tak łatwo nie przychodzi. Zazdrościmy jednocześnie młodym ludziom, ale dlaczego im zazdrościmy? Zazdrościmy im siły tego, że wszystko właściwie mogą zjeść, że nie męczą się, że wystarczy im 3-4 godziny snu i już są żywi? Czy zazdrościmy im z tego powodu, że im dalej jest do tej pewnej Granicy, o jakiej będziemy jeszcze mówili, a jakiej każdy z nas boi się przekroczyć, bo tak właściwie nie wie, co tam jest dalej. Zazdrościmy im trochę tego, że oni mają jeszcze większy dystans do tego, a my jesteśmy jakby bliżej. Dlatego też czujemy jakoś się skrępowani często, kiedy przyjdzie nam. Być w towarzystwie osób starszych, chorych, skazanych na nieuleczalną chorobę, chorych na raka. Młodzi ludzie wiem, że często czują się skrępowani taką obecnością. Ktoś prowadził badania w amerykańskich szpitalach i powiedział: Badania te wykazały, że wciąż lekarze czy pielęgniarki i krewni. Spędzają więcej czasu, spędzają mniej czasu z umierającymi pacjentami i chorymi nieuleczalnie, niż z tymi, którzy rokują nadzieję wyzdrowienia. Jest jakiś dystans, który nas dzieli, coś, co stoi na drodze. Gdy przekraczamy, kochani, pewną granicę wieku, gdy już przestajemy być ludźmi młodymi, Zaczynamy pilnować pewnych rzeczy, prawda? Wiem to po sobie, bo była taka granica, oczywiście to nie był jeden rok, ale kiedy zauważyłem, że moje włosy zmieniają troszeczkę kolor, oczywiście nie działo to się od razu, nie jednej nocy. Zacząłem zauważać, że trochę ciężej mi się ruszać, że trochę łatwiej przybywa mi kilogramów. Zacząłem zauważać, że warto by się zająć jakąś dietą. Może warto jakieś suplementy, witaminy zażywać? Może pomyśleć o jakimś przebadaniu się, zrobić badania krwi o cholesterol ileż tego jest. W pewnym okresie życia, w pewnym okresie wieku zawsze jest go za dużo tego złego, a tego dobrego za mało. Po co to wszystko robimy? Po co te wszystkie zabiegi? Po co te diety, upiększanie się, pewien makijaż, kolor włosów inny? Czyż nie po to przypadkiem, kochani, że może przez te zabiegi jakoś uda nam się przynajmniej częściowo odwlec tą chwilę przekroczenia pewnej granicy? Może uda, uda się oszukać czas? Może uda się dojść do wieczności? Może. W ten sposób jakoś zyskamy nieśmiertelność, jeżeli będziemy więcej tych witaminek łykać. Boimy się przekroczenia tej granicy. Bądźmy szczerzy, boimy się umierania. Dlaczego? Z tego powodu tak desperacko trzymamy się życia i tak lubimy młodość i tak zazdrościmy młodym. Cieszymy się z ich sukcesów. Cieszymy się życiem, ale obawiamy się, że tam po przekroczeniu tej granicy. Czy wiemy tak do końca, co tam jest? Czy tak optymistycznie wszystko przyjmujemy? Czy jest to dla nas jakąś wielką tajemnicą? Czy obawiamy się tego, że po przekroczeniu tej granicy zniknie po nas wszelki ślad? Że nikt nas nie będzie wspominał? Że będziemy tylko gdzieś tam zapisani w książkach, pozostaniemy w pamięci najbliższych. I to wszystko. Dawid, który jest autorem Psalmu XXIII, myślę, że bardzo dobrze rozumiał to, że ludzie nie boją się raczej samej śmierci, ile boją się chodzenia tą doliną cienia śmierci? Boją się ze względu na tą świadomość, która została oszczędzona wszelkim innym stworzeniom, a my posiadamy tę świadomość. Co się z nami stanie? Co nas czeka? Jaki jest koniec każdego? Mamy ciało. Ale ciało jest tylko częścią tego, czym jesteśmy. Ta materialna część w nas. I niekoniecznie jest to część najważniejsza, aczkolwiek po tym wielu ludzi nas ocenia. Ale na to ciało mamy jednocześnie jakiś wpływ. Możemy je upiększać, możemy o nie zupełnie nie dbać, możemy go zaniedbać. Ale wystarczy czasami trochę ćwiczeń fizycznych, wystarczy czasami inna fryzura, wystarczy trochę schudnąć i już stajemy się inną osobą, i już mamy inne ciało. Ale o naszym człowieczeństwie świadczy jeszcze ta niematerialna część w nas. To, co stanowi może naszą największą wartość wspomnienia, Obyczaje, osobowość, nasze poczucie humoru, nasza wiedza, nasza błyskotliwość. Jak długo one pozostaną, tak długo pozostaje sobą. Niektórzy mówią, że ta niematerialna część w nas to jest duch człowieka czy osobowość, ale jest takie stare określenie, które pewnie lubimy, ja go też bardzo lubię mianowicie pojęcie dusza. Jest w nas dusza. Ta energia, która gdzieś pulsuje w nas, która sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ta niezwykła kombinacja wartości, wspomnień, jakie każdy z nas posiada, przeżyć osobistych, tego wszystkiego, co przeżyliśmy, co mamy w naszych na twardym dysku zapisane w naszych wspomnieniach, w naszej pamięci. To jest coś, kochani, niepowtarzalnego, jak odciski palców. To jest tylko swoiste dla nas to, co przeżyliśmy, to, kim jesteśmy gdzieś w środku. Albert Einstein całkiem niedawno bo było gdzieś to 100 lat temu Odkrył, można powiedzieć, a właściwie tylko zauważył, że istnieje w przyrodzie coś takiego jak prawo zachowania materii i energii. Mówiąc prosto, zauważył tylko to, że różne formy rzeczywistości, że ta sama rzeczywistość może przybierać różne formy, że właściwie w rzeczywistości w przyrodzie nic nie ginie, a jedynie ulega przekształceniu. Energia zmienia się w inną energię. Kiedy jedziemy samochodem, i kiedy przyjdzie nam nagle zahamować, wcisnąć pedał hamulca, to wkładamy to w to pewną energię. I ta energia zamieniana jest po prostu na ciepło, które się wydobywa gdzieś z tarcz hamulcowych i które gdzieś rozprasza się w powietrzu. Zastanawiam się, kochani, czy w przyrodzie, czy w tej naszej aurze duchowości nie istnieje coś takiego jak prawo zachowania energii duchowej? Czy słowa pociechy, czy gesty, miłość, dobre uczynki, uśmiech? Czy to wszystko przestaje tak istnieć z chwilą ukończenia uśmiechu, gestu podania ręki? Czy jak fale rozchodzi się to gdzieś dalej i pozostaje w powietrzu? Przychodzi w życiu każdego z nas taki moment, kiedy musimy zdecydować szybko, czy powiedzieć kłamstwo, czy powiedzieć prawdę. W pewnym momencie decydujemy prawda czy fałsz? Decyzja musi zapaść bardzo szybko. Czy skutki tego przestają istnieć z chwilą, kiedy się zdecydujemy na to? Czy skutki tego istnieją gdzieś? I są w powietrzu, kumulują się. Decyzja zapada. Wydaje nam się, że sprawa jest skończona. Kto będzie pamiętał o tym za rok, za dwa? Ale prawo zachowania energii w sprawach ducha, wydaje mi się, działa równie nieubłaganie, jak w sprawach materii. I wybór, którego dokonaliśmy, którego musieliśmy dokonać, nie znika, tylko gdzieś jest. Gdzieś jest zawieszony i powoduje odpowiednie skutki w nas samych, ale i gdzieś w przyrodzie, gdzieś u bliskich. W świecie materialnym, za każdym razem, kiedy machniemy ręką, czy kiedy włożymy rękę do spokojnej wody, to co się dzieje? Rozchodzą się. Fale, prawda? Kiedy mamy lustro dokładnie stojącej, niezmąconej niczym wody, i kiedy wystarczy, że dotkniemy ją, rozchodzą się natychmiast fale. W domenie ducha każde wytarcie łez, każde podtrzymanie kogoś, czy jej każde wyjaśnienie, każdy uśmiech, każde dobre słowo. Powodują te same fale, które się gdzieś rozchodzą. Wprawiłem coś w ruch. Swoim dobrym uczynkiem, swoim uśmiechem potrafiłem coś wprawić w ruch, ale także swoim złym uczynkiem, swoją podłością, też potrafię wprawić coś w ruch, co istnieje. Nadałem bieg czemuś, co istnieje. Zastanawiam się, kochani, czy żylibyśmy inaczej, czy zachowywalibyśmy się inaczej. I wybieralibyśmy, gdybyśmy rozumieli tego, że konsekwencje naszych zachowań, naszych wyborów, tego, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, żyją wiecznie, gdzieś istnieją, dobrze by było wierzyć, że tak jest. Jest taka pieśń, którą bardzo lubiłem kiedyś słuchać, sami jej nigdy nie śpiewałem, ale miała ona genialny tytuł. Gdyby ktoś nieba nigdy nie obiecał mi, zastanawiam się, drodzy, nad tym i często zadaję i powtarzam sobie to pytanie: czy rzeczą, która powstrzymuje mnie tutaj na ziemi przed życiem godziwym, przed dokonaniem podłości, czy wyborem miłości jest jedynie kwestia i wizja wiecznej nagrody, przebywania w raju u stóp naszego Pana? A z drugiej strony, wizja diabła z widłami, czy wizja jeziora ognia i szarki jest, jest tym, które mnie przerażają przed postępowaniem złym? Czy tak jest? Jednemu z bardzo znanych polskich osób, profesorowi Bartoszewskiemu, zadano kiedyś pytanie w wywiadzie. Pewna redaktorka zapytała go, panie profesorze, czy warto być przyzwoitym? Profesor Bartoszewski napisał książkę na ten temat i powiedział tak: To się nie opłaca, ale warto. Nie opłaca się być przyzwoitym, ale warto. Czy rzeczywiście zmienilibyśmy pewne swoje decyzje? Czy rzeczywiście myślelibyśmy o pewnych rzeczach inaczej, czy czynilibyśmy inaczej, gdybyśmy wiedzieli, że to wszystko pozostawia pewne konsekwencje? I czy jedynie wizja wiecznej nagrody i diabelskiego jeziora ognia i siarki jest tym, co powstrzymuje nas, albo nadaje sens naszemu życiu, czy coś innego? Nie jest tak zawsze w życiu, że Pan Bóg wybawia nas od śmierci, że dzieją się w naszych, że dzieją się cudowne rzeczy wokół nas, niezależnie od tego, jak dobrymi jesteśmy ludźmi. Ale Pan Bóg potrafi wybawić mnie od strachu przed śmiercią, tak, że nie muszę panicznie czepiać się życia i bać się tego, co będzie później. Oświeca moją ścieżkę, oświeca moją drogę przez ciemną dolinę, zapewniając mnie, że słowa, które wypowiedziałem czy napisałem, serca, których dosięgnąłem, to wszystko da mi tyle nieśmiertelności, ile potrzeba. Kiedy spoczywam na zielonych pastwiskach, kiedy leżę na tej spokojnej łące, patrzę w niebo i chodzę nad spokojnymi wodami, mogę nie zdawać sobie sprawy, że Pan Bóg jest mi potrzebny. Ale kiedy przychodzi w życiu nawet najmniejsze tąpnięcie, kiedy grunt usunie mi się nawet trochę spod nóg, kiedy życie staje się trochę bardziej burzliwe, i kiedy zdaję sobie sprawę, jak cieniutka i wiotka jest ta nić, na której trzymane jest moje życie, kiedy martwię się, że śmierć może przyjść i obrócić to wszystko w bezsens. Wtedy tak bardzo potrzebna jest mi ta pewność, że Ty, Panie, jesteś ze mną, że Ty jesteś moim pasterzem. Zadajemy sobie pytanie czasami, gdzie był Bóg, kiedy to wszystko się działo, gdzie był Bóg, kiedy spotkały nas wszystkie złe rzeczy, kiedy umarł ktoś bliski, kiedy zdarzyło się nam jakieś niepowodzenie. Ktoś powiedział, że Boga potrafimy znaleźć w tej nieopisanej, niewiarygodnej wręcz odporności duszy ludzkiej, w naszej gotowości do tego, że nawet jeżeli przydarzyło się coś strasznego w naszym życiu, to dalej potrafimy uklęknąć na kolana i modlić się, dziękować i prosić, abyś Ty, Panie, był ze mną. Pana Boga znajdujemy w tym upartym poszukiwaniu drogi przez ciemną dolinę, wiedząc, że zło, które istnieje na tym świecie, że zło, które przydarza się nami, które może nas bardzo łatwo pokonać, nie ma nad nami zupełnej władzy, bo ty jesteś ze mną. Kochani, pozwólcie, że podzielę się z wami jeszcze dwoma rzeczami. Dwiema rzeczami. Pierwsze to słowa, które niech będą takim podsumowaniem tych naszych rozmyśleń. Słowa, które napisał Roman Brandstetter. Świat się chwieje. Ekwilibrysta na linie stracił równowagę. A ja, sceptyk i niedowiarek, pragnę codziennie dopasować niebo do siebie, przykroić je na miarę mojej nędznej egzystencji i stworzyć z niego niebo mojego grzechu i strachu, niebo moich kłamstw i sceptycyzmu, niebo mojego bezprawia. O, panie, paś rozżarzone węgle na moich zamarzniętych wargach, Paś węgle na moich ugorach, paś węgle na czole mojego grzechu, na konarach splątanych popędach, na kartofliskach mojej podłości, a wówczas wszystko zmieni się w niebo. Albowiem wszystko staje się niebem, gdziekolwiek pasiesz, panie.